Witam Was, moi drodzy konkursowicze. Ubrałem się dzisiaj ładnie, bo przecież to gala przyznania nagród, więc jakoś trzeba wyglądać. No i co? Przysłaliście troszkę przepisów? Nie za dużo niestety. Jestem troszeczkę zawiedziony, ale nie mówię do tych oczywiście, którzy przysłali przepisy, tylko do tych, którzy chcieliby wziąć udział. Jakoś się przestraszyli tego, że to ma być przepis i nie wzięli w nim udziału, co zresztą na dobre wyszło tym, którzy wzięli udział. Trochę to skomplikowane, ale tak jest. No dobrze, ale jak to wszystko wygląda? Kto wygrał? Zaczniemy oczywiście od trzeciego miejsca, żeby zwiększyć napięcie, to chyba jasne. Czyli trzecie miejsce wygrała, czyli ten fartuszek wygrała Irena Ciepuch. Tak się podpisała pod swoim przepisem na tort Kilimandżaro. Irena, dostajesz ten fartuszek. Oczywiście później powiem, jak zgłosić swoje adresy, ale to za chwilę. Natomiast dlaczego ten tort wygrał trzecie miejsce? Dlatego, że wydaje nam się, że musi przepięknie wyglądać. Nawet powiem Wam w sekrecie, że Irena podesłała zdjęcie do mnie osobiście. Ja go widziałem, ale reszta jury nie widziała tego tortu, żeby obiektywnie wszystkie te przepisy zostały oceniane. Bo oczywiście jak się na coś patrzy, to wiadomo, ślinka cieknie. A przecież trzeba przeczytać przepis i zastosować się do niego. No dobrze, drugie miejsce. Drugie miejsce zdobył Memories. I tutaj przepis to jest szybki jabłecznik. W tym jabłeczniku mnie przynajmniej urzekło to, no ale zresztą kto nie lubi szarlotki, w tym jabłeczniku urzekło mnie to, że tam jest taka sprawa, możecie sobie przeczytać, że troszeczkę ciasta robimy na spód, a później odkładamy nieco ciasta, dolewamy mleka i takim rzadszym ciastem zalewamy od góry ten jabłecznik. Tu jabłka są skarmelizowane, smażone, no musi być przepyszny. I Memories wygrywa oczywiście fartuch i deskę ode mnie. Będę ją wysyłał. No i teraz werble. Czytamy pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce zdobył Hubert Dundelski. To jest omlet z karmelizowanymi bananami. Moi drodzy, jak przeczytaliśmy ten przepis, ja przynajmniej, no i widzę, że moi domownicy też, to każdemu musiała ślinka pociec, chociażby na sam pomysł o tych skarmelizowanych bananach, które są na omlecie smażonym. To musi być przepyszne. Ten omlet można też zjadać sobie z cukrem pudrem albo z jakimś dżemem, z czymkolwiek. Więc mamy tutaj szereg możliwości, a ten przepis został dokładnie opisany, więc będę go zapewne robił i pokażę Wam na kanale, jak może wyglądać ten świetny deser. Natomiast wszystkie inne przepisy też były dobre. Tylko, że no niestety nagród są trzy. Chcieliśmy zrobić to, żeby było sprawiedliwie, więc każdy dostał skalę od 1 do 5 i punktowaliśmy te przepisy i tak się ułożyły. No to wszystkim gratuluję oczywiście pomysłowości w kuchni. Gratuluję Wam, dziękuję Wam serdecznie za to, że wzięliście udział w konkursie. No i oczywiście oglądajmy dalej wspólnie nasz kanał. Tak to wygląda. Wszystkim jeszcze raz gratuluję, wszystkim jeszcze raz dziękuję. A teraz kwestia tego, jak zgłosić się. Proszę, żebyście napisali do mnie maila na środamałpa.gmail.com i napiszcie maila ze swoimi danymi. Ja spakuję te przedmioty, a właśnie przecież nie pokazałem, co wygrał Hubert Dundelski. Hubercie, wygrałeś ten przepiękny sprzęt. Mam nadzieję, że zadowolony jesteś z tego. Będziesz mógł to ciasto omletowe wrzucić tu i sprawdzić, jak się będzie smażyło. Dobrze byłoby, gdybyś na przykład na moim Facebooku, jeśli się tam da, umieścić jakieś fajne zdjęcie, a da się przecież, co zrobiłeś na tej gofrownicy. Dobrze byłoby też, jeżeli się nie da, żebyś mi podrzucił to zdjęcie na maila właśnie na środagotuje@gmail.com, to wtedy będziemy mogli je gdzieś opublikować i razem zobaczymy, co Hubert tam uprychcił na gofrownicy Dezala. Jeszcze raz wielkie dzięki, cześć!